W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Ropczycach gościła Marzena Machałek, wiceminister edukacji i nauki, która dokonała inauguracji programu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą. Celem specjalistycznego centrum wspierającego edukację włączającą jest wspieranie przedszkoli szkół ogólnodostępnych w pracy z dziećmi i z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz podnoszenie jakości edukacji włączającej. Centrum powstało dzięki środkom pozyskanym z funduszy europejskich Wiedza, Edukacja, Rozwój, a także Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas zainaugurowania działalności specjalistycznego centrum wspierającego edukację włączającą obecni byli zaproszeni goście. Wizytę w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym złożyła m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzena Machałek, dzieci z przedszkola Ogród Dobrych Serc i uczniowie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Ropczycach przygotowali na tą okazję program artystyczny. Wicestarosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego Bernadeta Frysztak i dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wręczyły wiceminister edukacji i nauki Marzenie Machałek wykonane przez podopiecznych placówki Drzewo Życia i figurkę z jej wizerunkiem. Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć i przewodniczący Rady Miejskiej Marek Pająk przy okazji spotkania przekazali pamiątkowy grawerton z wizerunkiem sędziszowskiego ratusza. Po części oficjalnej zainaugurowania działalności specjalistycznego centrum edukację włączającą odbyła się konferencja prasowa z udziałem sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzeną Machałek. Jesteśmy tu w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Ropczycach, który dzisiaj zainaugurował projekt, a właściwie realizację bardzo ważnego projektu. To jest inauguracja w skali Polski. Myślę, że i jestem przekonana, że to są historyczne wydarzenia, że to się wpisze na stałe do systemu oświaty, a więc dzisiaj jest inauguracja funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej i ta inauguracja jest dla mnie, jako dla ministra, sekretarza stanu, pełnomocnika rządu do spraw wspierania edukacji włączającej bardzo istotna i bardzo ważna. Jest to projekt, który realizujemy dzisiaj. Mamy 16 takich ośrodków, które przygotowują rekomendacje do tego, jak powinno wyglądać wspieranie edukacji włączającej i współpraca specjalistycznych, specjalnych ośrodków ze szkołami ogólnodostępnymi.
Tutaj pani starosta, pani dyrektor robią niewiarygodnie dobrą pracę. Robią to już od lat, więc wejście do projektu i przygotowanie rekomendacji w skali Polski było czymś naturalnym. Jestem przekonana, że to będą dobre i właściwe rekomendacje. I teraz my też jako Ministerstwo Edukacji i Nauki skorzystamy z tych rekomendacji, a przede wszystkim skorzystają na tym dzieci i rodzice. Rodzice i dzieci, które wymagają indywidualnego podejścia, spersonifikowanej edukacji, edukacji wysokiej jakości dla wszystkich, także dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bo ten projekt dotyczy i rekomendacje tak naprawdę tego, jak uczyć, jak wychowywać, jak edukować, żeby właśnie to, co dzisiaj pięknie wybrzmiało, słowa profesor Grzeszki, bo każde dziecko ma prawo do szczęścia i dobrego funkcjonowania w społeczeństwie. Ja tutaj dodam jako człowiek dorosły. Jako jeden z ważnych priorytetów rządu, jeśli chodzi o takie cele dotyczące osób niepełnosprawnych, to jest to, co jest najważniejsze, włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe, ale to się musi zacząć od początku, to się musi zacząć od pierwszych tygodni, miesięcy życia, a także tego okresu życia, okresu prenatalnego. Odpowiednie wsparcie rodziny i dziecka może zapewnić sukces, a sukces to nie jest, że zlikwidujemy wszystkie trudności i bariery, ale zlikwidujemy to, co można, pomożemy w tym, co możemy pomóc, jeśli odpowiednio wcześnie zaczniemy działać. Zmienić początek historii to zmienić całą historię, a więc wczesne wspomaganie dziecka i rodziny we wczesnej fazie rozwoju jest bardzo istotną kwestią. To jest poddanie wsparcia takiego emocjonalnego, ale też i fachowego, a także takie przygotowanie edukacji, też edukacji ogólnodostępnej, by każde dziecko znalazło w nim miejsce i mogło się dobrze rozwijać. Zależy nam, żeby to były takie, powiem kolokwialnie, zbajpasowania, ale też połączenie szkół ogólnodostępnych ze specjalnymi, gdzie mamy bardzo dobrze przygotowanych specjalistów, mamy potencjał zawodowy, profesjonalny i ważne jest, by ten potencjał przekuć na to, co też dzieje się w szkołach ogólnodostępnych, żeby te umiejętności, wiedzę, doświadczenie przekazać nauczycielom w szkołach ogólnodostępnych. I teraz bardzo ważna dana, która mówi, że to robić musimy, jesteśmy zobowiązani jako państwo, jako samorząd, jako rząd, jako nauczyciele, dyrektorzy. To jest to, że prawie 68% dzieci z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest w szkołach ogólnodostępnych. Tak wybierają rodzice. I tutaj chodzi o to, żeby ten wybór, czy to jest szkoła specjalna, czy ogólnodostępna, był wyborem świadomym, żeby był elastycznym, żeby można było w każdej chwili, gdy jest taka potrzeba, zmienić tę ścieżkę kształcenia w oparciu o to, co dla dziecka będzie naprawdę dobre, ale też chodzi o to, żeby jak najlepiej, jak najpełniej, czy to w szkole specjalnej, czy to w szkole ogólnodostępnej, właśnie przygotować do przyszłego życia, bo edukacja nie jest dla szkoły, tylko dla życia i taką edukację chcemy tworzyć. Dwa dni temu został wpisany do wykazu prac legislacyjnych, a więc pracujemy nad projektem o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin. W ramach tego projektu mieszczą się specjalistyczne centra wspierania edukacji włączającej, które będą miały bardzo ważną rolę wsparcia szkół ogólnodostępnych właśnie we włączeniu dzieci w edukację, szczególnie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Powtarzam, chcę, żeby to wybrzmiało, żadnej ze ścieżek nie ograniczamy, nie likwidujemy. Jest to kwestia decyzji rodziców, która powinna być wsparta decyzją oczywiście specjalistów. Chcemy dobrze przygotować nauczycieli, chcemy też wesprzeć szkoły ogólnodostępne. Teraz wspieramy szkoły specjalne, specjalne ośrodki. Docelowo chcemy, żeby takich centrów specjalistycznych było 300, teraz mamy 16, czyli chcemy, żeby były prawie w każdym powiecie. To jest bardzo ważne. A też to, co jest istotne, to na przyszły rok jest zaplanowane 700 milionów na realizację tej ustawy o wsparciu uczniów, dzieci, uczniów i rodzin, w tym na dodatkowe zajęcia psychologiczno-pedagogiczne w szkołach ogólnodostępnych oraz na specjalistów w szkołach, czyli psychologów, pedagogów, logopedów, pedagogów specjalnych. Mówimy teraz o szkołach ogólnodostępnych, czyli ma się ich zwiększyć z 21 tysięcy na 38 w pierwszym okresie, a później do 54 tysięcy, co daje nam prawie 140% wzrostu. To jest naprawdę zwiększenia specjalistów w szkołach. Bardzo nam zależy,
by dzieci były objęte profesjonalną, dobrą opieką. I chcę powiedzieć, że to, co tutaj zobaczyłam, ale wiedziałam, że to tak jest, bo miałam okazję tu przedstawicieli specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i panią starostę widzieć w Warszawie, w Sulejówku. Pracowaliśmy razem nad projektem. Tutaj naprawdę są ludzie o wielkim sercu, wielkim zaangażowaniu, profesjonalizmie. Widać wspaniałą współpracę nauczycieli, dzieci i rodziców i bez współpracy takiej właśnie między specjalistami, nauczycielami, rodzicami nie będzie sukcesu. A dzisiaj widziałam naprawdę wielki sukces, bo widziałam piękne występy, piękną pracę dzieci i jestem i wzruszona, i poruszona, ale też patrzę też tutaj na rodziców, patrzę z optymizmem w przyszłość. Dziękuję wam za to, co dzisiaj pokazaliście. To jest bardzo, bardzo budujące. To daje wielką nadzieję, bo to najważniejszy jest człowiek. I to, co dzisiaj wybrzmiało, Bóg się, mamo, nie pomylił, wszyscy urodziliśmy się z miłości i wszyscy mamy prawo do szczęścia, do rozwoju, do odnajdywania się w społeczeństwie i temu służą zmiany w systemie, temu służy historyczny pilotaż tu w Ropczycach, który mam nadzieję, że będzie takim drogowskazem dla innych szkół i placówek oświatowych. Podczas konferencji prasowej wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka powiedziała, że od pewnego czasu w regionie można zaobserwować wzrost liczby dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, dlatego potrzebne jest dodatkowe wsparcie w ich kształceniu i wspieraniu. W roku 2019-2020 takich dzieci z niepełnosprawnościami mieliśmy ponad 11 tysięcy, natomiast rok 2020-2021 pokazuje, że jest wzrost i już mamy takich dzieci ponad 12 tysięcy. Więc widzimy, że potrzeby mamy bardzo duże i chcemy wspierać zarówno szkoły, przedszkola i rodziców. Szanowni Państwo, nowa instytucja, która powstaje, a więc specjalistyczne centra edukacji wspierające, edukację wspierającą, włączającą, to jest ten model, który pojawi się w powiatach, a dzisiaj zapoczątkował tutaj w Państwa miejscowości, w Ropczycach, właśnie w ośrodku szkolno-wychowawczym. Ten nowy model ma na celu między innymi wsparcie nauczycieli, wsparcie kadry kierowniczej przedszkoli i szkół, wsparcie rodziców. Będą też przeprowadzone działania, które pomogą wybrać czy też dostosować programy nauczania, podręczniki czy też materiały edukacyjne oraz sprzęt specjalistyczny dla dzieci niepełnosprawnych. To będą również konsultacje dla rodziców. To będzie również wsparcie i współpraca z poradniami psychologicznymi i psychologicznymi, pedagogicznymi, aby każde z dzieci, które ma taką potrzebę, było wspierane w odpowiednim momencie i w odpowiednim czasie, aby dzieci cały czas miały tą pomoc zapewnioną zarówno psychologa, jak i pedagoga. Szanowni Państwo, to również będzie działalność informacyjna i edukacyjna. A właśnie po to, aby naszym dzieciom z niepełnosprawnościami żyło się lepiej, abyśmy mogli cały czas wspierać dzieci, które, tak tu pani minister powiedziała, potrzebują naszego wsparcia i mają prawo do szczęścia. I jesteśmy tutaj po to wszyscy razem, aby dać to szczęście zarówno dzieciom, ich rodzicom. O tym, jak istotne i ważne są edukacja włączająca i specjalistyczne centra, które będą powstawać w ramach projektu, świadczy obecność pani minister w miejscu, gdzie zainaugurowało dziś swoją działalność pierwsze z nich, powiedziała w trakcie konferencji podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch. Takie centrum powstaje tutaj w Ropczycach, to jest jedno na Podkarpaciu, ale ten model pilotażowy będzie wnioski wypracowywane właśnie tutaj, w tym miejscu, we współpracy ze środowiskiem lokalnym, z rodzicami, z nauczycielami, ze wszystkimi szkołami ogólnodostępnymi, które do projektu przystąpiły, będą rekomendacją dla zmian, tak naprawdę istotnych zmian w
edukacji włączającej, a nade wszystko takich zmian, które będą podnosiły jakość edukacji włączającej w województwie podkarpackim, ale także i w skali całego kraju. To, co pani minister bardzo mocno tutaj zaakcentowała, to właśnie rola tych specjalistycznych centrów. Jaka szansa staje przed takimi placówkami jak ta tutaj w Ropczycach, na bazie której specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą jest tworzone? To przede wszystkim mocne wykorzystanie potencjału kadry specjalistów, nauczycieli, ich doświadczenia w pracy właśnie z rodzicami, z uczniami i przełożenia tego doświadczenia, tych kompetencji, tej wiedzy merytorycznej na nauczycieli również, rodziców i całe społeczności szkół ogólnodostępnych, w których coraz częściej na wszystkich etapach edukacyjnych są obecni uczniowie, którzy wymagają różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym także dodatkowego wsparcia w postaci organizacji zajęć, metod pracy, programów wynikających także z niepełnosprawności, które ci uczniowie posiadają. Więc wsparcia potrzebują uczniowie, to mocno tutaj dzisiaj akcentujemy, ale wsparcia potrzebują też nauczyciele uczący w szkołach ogólnodostępnych w ramach modelowej współpracy właśnie z tym specjalistycznym centrum, które dzisiaj tutaj formalnie inaugurujemy. Dostaną takie właśnie wsparcie, taką właśnie wiedzę merytoryczną w tych różnych obszarach, które są potrzebne do wytyczania sobie nowych ram organizacyjnych, nowych rozwiązań organizacyjnych, także takich merytorycznych, które pozwolą szkołom ogólnodostępnym na podnoszenie jakości edukacji włączającej, która tam również ma miejsce. Jestem przekonana, że głos, który będzie płynął tutaj z Ropczyc, z tego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, z powiatu ropczycko-sędziszowskiego, będzie na pewno głosem merytorycznym, wspierającym takie zmiany, które będą służyły przede wszystkim rodzicom, rodzinom, uczniom, nauczycielom, specjalistom i będą tak naprawdę takim rekomendacją do tego, w jakim kierunku powinna zmierzać w ogóle edukacja, tak aby stała się naprawdę edukacją dla wszystkich, dla osób o różnych potrzebach, bo takie przecież w tym systemie funkcjonują. Wicestarosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego podziękowała wiceminister edukacji i nauki za obecność w tak ważnym dla całej społeczności specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dniu. Przez tą wizytę my czujemy wsparcie, pani minister. Czujemy zrozumienie dla naszych działań. Dziękujemy pani minister za wszelkie działania na rzecz edukacji, za te zmiany, które dla nas są nadzieją i również będą budować przyszłość naszej placówki. O te środki, o te zmiany będziemy się starać, będziemy je wdrażać w życie. Chcę państwa poinformować, że podpisaliśmy już umowę z panem dyrektorem PFRON-u, oddział podkarpacki, na uruchomienie ośrodka wsparcia i testów OWiD. To kolejny program adresowany do naszych pociech, do naszych dzieci. Pragnę z tego miejsca również podziękować inicjatorce tego przedszkola, pani Grażynie Godzisz, która jest tutaj z nami. To jej głos, głos wszystkich rodziców przyczynił się do tego, że w tym ogrodzie dobrych serc jest nas naprawdę wiele. Proszę państwa, są z nami rodzice. Ja z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować za państwa wsparcie. Wiecie o tym, że zawsze spotykamy się razem i czujemy państwa obecność i ta państwa miłość, to doświadczenie, które macie i te wszystkie wskazówki dotyczące jak radzić sobie z dzieckiem, z każdym, które jest szczęściem. To wszystko powoduje, że jesteśmy bardziej zmotywowani z panią dyrektor do podejmowania kolejnych działań. Przed nami oczywiście jeszcze wiele inwestycji, o których tutaj chcę państwa poinformować. To również ogród polisensoryczny, który powstanie ze środków Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także boisko dla naszych dzieci, aby w pełni mogły liczyć na harmonijny rozwój. Proszę państwa, dziękuję wszystkim przyjaciołom Ogrodu Dobrych Serc. Jest nas sporo. Liczymy, że tych serc będzie przybywać. Za to serce dzisiaj pani minister serdecznie dziękujemy, że stała się pani z tą wizytą również taką symboliczną, właśnie tym jednym z serc w ogrodzie, który tak naprawdę pomnaża dobro. I to nas tutaj jednoczy, aby wszystko czynić dla dzieci, aby wszystko robić dla życia,
i za życiem. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego skierowała w stronę rodziców podziękowania za zaufanie i współpracę. To dzięki Wam tutaj wszyscy jesteśmy, bo gdyby nie Wy, gdybyście Wy nie zaufali nam jako osobom, nie zaufali nam jako profesjonalistom, to nas by po prostu nie było. To Wy oddaliście swoje skarby, swoje dzieci. Każde dziecko jest cudem. Każde dziecko rodzi się z miłości. I my o tą miłość dbamy. Miłość zaczyna się w domu, ale my ją pielęgnujemy. Wszystkie projekty, które realizujemy, które staramy się nazywać w celach projektowych, wszędzie przemycamy to, czym się kierujemy w życiu. Ogród dobrych serc – szansą na doświadczanie świata. Przedszkole Promyk – szansą na harmonijny rozwój dziecka. Teraz CWEF, szansą na edukację dobrej jakości, najwyższej jakości, edukacji włączającej. My całym swoim życiem staramy się, my profesjonaliści pracujący tutaj na co dzień w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, zarówno właśnie tutaj przy pomocy i organu prowadzącego i ze wsparciem pani kurator i oczywiście z ogromnym wsparciem pani wojewody, ale z największym wsparciem pani minister i całego ministerstwa. Staramy się otwierać życie przed naszymi najmniejszymi, najbardziej potrzebującymi osobami, naszymi dziećmi. To, jak będziemy ich wspierać od najmłodszych lat, to właśnie zaważy w ich dorosłym życiu. Po konferencji prasowej zorganizowano spotkanie z rodzicami dzieci z przedszkola Ogród Dobrych Serc i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach, którzy podzielili się z wiceminister edukacji i nauki Marzeną Machałek swoimi doświadczeniami. 3 grudnia przy okazji wizyty w powiecie ropczycko-sędziszowskim wiceminister odwiedziła również studio telewizji Sędziszów. Na rozmowę z nią zapraszamy już w kolejnym programie.